Ten napis DNA musi być zapięty, żeby to nie ukryć. Piotrek, Łomżyniacy mieli okazję szerzej poznać Cię półtora roku temu w trakcie treningu motywacyjnego, jaki prowadziłeś w auli drugiego liceum, wtedy jeszcze jako uczeń szkoły średniej. Dzisiaj student i osoba z dużo większym doświadczeniem, ale dalej z pasją. Dokładnie tak, no staram się jakby rozwijać to, co zacząłem już dawno, dawno temu. W Łomży właśnie przeprowadziłem trening motywacyjny. Wiele osób po treningu przychodziło do mnie i mówiło na przykład, na treningu napisałem jakiś cel na kartce, i później ciężko pracowałem i się ten cel spełnił, tak? Jakby dałem radę to osiągnąć. I dzwoni do mnie na przykład znajomy i mówi, zejdź pod blok, przyjechałem swoim samochodem nowym, który jakby osiągnąłem dzięki pośrednio, dzięki twojemu treningowi, tak? Bo tam sobie właśnie zaplanowałem, co trzeba zrobić, jak to osiągnąć i teraz mam ten samochód. I to jest jakby dla mnie duża wartość, tak? Że ludzie przychodzą i widzę efekty realne tego, co zrobiłem już półtora roku temu. Do twojego teamu dołączyła Klaudia. W sumie to w teamie byliśmy już od dawna, od 4 lat. No a Piotrek zajmował się motywacją i szkoleniami. Później tak jakby zaraził mnie tą swoją pasją i zajawką, więc ja też się w to trochę wkręciłam. Chińskie chyba przysłowie mówi, że rób to, co kochasz, a nie będziesz musiał pracować. Sprawdza się na razie, bo to jest nie tylko pasja, to jest też praca, to co robisz, prawda? No, jakby spojrzeć na wszystkich ludzi, którzy osiągnęli jakiś spektakularny sukces finansowy, to wszyscy oni twierdzą, że zarobili na swojej pasji, tak? Więc ja też jakby staram się zamieniać swoją pasję w pracę, żeby nie pracować. I prowadzę szkolenia, zarabiam na tym pieniądze, jestem z tego zadowolony, mogę robić to, co kocham. Lubię mówić po prostu i na tym zarabiam pieniądze. Jakiego to są rodzaju szkolenia? Różne. Są konferencje, na których po prostu staram się zainspirować kogoś do jakichś zmian, żeby popchnąć swoje życie w lepszym kierunku. Są też szkolenia, które motywujące, które mają za zadanie jakby zmotywować. I są też szkolenia sprzedażowe, negocjacyjne i tak dalej, to już bardziej dla firm. A wszystko to opisujecie na swojej stronie internetowej, na blogu pasjonaciżycia.pl. Tutaj jest duża twoja zasługa, Klaudia. Blog jest nasz wspólny, wspólnie piszemy artykuły, raz Piotrek, raz ja. Czasami się zdarza, że razem siadamy do artykułu i tam pomysłami rzucamy. Ogólnie to Piotrek tak jakby ze swojej pracy, z takich szkoleń, które prowadzi w jakichś firmach, to nie uwzględniamy tego na blogu, tak? Bo to jest blog, to jest pasjonaci życia, to jest pasja życia, a to jest jakaś tam praca, która jest pasją Piotrka, ale niekoniecznie to, co chcielibyśmy dawać na blogu, bo blog ma inspirować ludzi po prostu do tego, żeby robili to, co kochają. Jaka jest twoja pasja?
Moja pasja, no tak jak sama nazwa mówi, to jest pasja życia, a życie składa się na wiele aspektów, które dają szczęście. Pasja to głównie szczęście z takich sytuacji, różnych zdarzeń, okoliczności i różnych tego typu rzeczy. No po prostu pasja życia. Nie boisz się, Piotrek, pewnego rodzaju zarzutu, że jako młody człowiek możesz mówić, lekko możesz mówić o pasji, o tym, że życie można kochać, że można doceniać różnego rodzaju sytuacje, a kiedy przyjdzie znużenie codziennością, długoletnią pracą, rodziną, zarabianiem pieniędzy na to życie, to wtedy na tą pasję po prostu nie będzie czasu i jakby to, co chcesz przekazać, niekoniecznie musi trafiać do starszych osób. Jasne, jestem bardzo młody i mam tego świadomość, tak? Są ludzie, którzy przeżyli dużo więcej i mają dużo większe doświadczenie. Kiedyś miałem taki przypadek, że w firmie zapytał mnie jeden z menedżerów, ale jakie ty masz doświadczenie w tej branży? No ja powiedziałam, no w tej branży nie mam żadnego, ale dzięki temu, że pan ma tak olbrzymie doświadczenie, wspólnie możemy przygotować jakieś fajne szkolenie, tak? Oparte na pana doświadczeniu. Ja jestem jeszcze młody i mogę tylko opowiadać o tym, co przeżyłem i mogę bazować na swoich doświadczeniach aktualnych i na nich podawać jakieś informacje, jakieś wskazówki. Może za 20 lat, gdy moje życie się zmieni, będę dawał inne wskazówki, czy będę mówił, żeby żyło się inaczej. Ja mogę jedynie mówić o tym, co przeżyłem i o tym, co rozmawiałem z wieloma osobami. Prowadzimy wywiady z ludźmi z pasją, prowadziliśmy wywiady z milionerami, którzy mają 60 lat, tak? I oni nadal mówią o tym, żeby robić to, co się kocha i wtedy będą pieniądze. Oni mają wielkie pieniądze, więc ja im ufam, naprawdę. To opowiedz o tych swoich pasjach. No ja mam bardzo wiele pasji, tak? Ja się wspinam, jeżdżę na snowboardzie, przemawiam publicznie, chodzę na linie, to się nazywa slackline i wiele, wiele innych rzeczy. Tak naprawdę wszędzie, gdzie jest adrenalina, to jestem i ja. Lubię jeździć na quadach, samochodami terenowymi, startuję w rajdach, więc jest dużo różnych rzeczy. Ale ja jakbym miał określić swoją pasję, to jest chyba jakieś kolekcjonowanie fajnych chwil, jakichś fajnych wspomnień. To mnie chyba najbardziej pasjonuje. To tutaj z Klaudią bardzo dobrze się uzupełniacie tak naprawdę w tym rozumieniu pasji. Oboje pochodzicie z Łomży. Ty, Piotrek, w tej Łomży od roku już nie mieszkasz, studiując w Warszawie. Klaudia, dopiero jesteś po maturze, ale też już plany wyfrunięcia z Łomży. Tak. Czy miasto, o którym mówi się, że nie ma zbyt wiele do zaoferowania młodym ludziom, dla was było miejscem rozwinięcia skrzydeł, odbicia się? Czy dopiero w tym większym świecie tak naprawdę odkrywacie siebie? Znaczy, w Łomży był trening motywacyjny organizowany przez psychologa polskiej kadry siatkówki. Było na nim 20 osób. Na moim treningu było 200 osób, mimo że sam organizowałem cały marketing, pomagali mi tylko znajomi. Więc myślę, że kwestia to jest rozreklamowania jakiejś fajnej inicjatywy. Choć w Łomży jest trochę takie ślepe koło, że ludzie mówią, że nic się nie dzieje, a gdy coś się dzieje, to mało kto przychodzi. I to widać po wielu inicjatywach takich społecznych, które są często darmowe. Więc moim zdaniem w Łomży się w miarę dużo dzieje, bardzo fajne rzeczy powstają. Jest ścianka spinaczkowa, tak, za którą nie trzeba płacić. W Warszawie ścianka spinaczkowa jest płatna, powstaje dużo ścieżek rowerowych, są miejsca do biegania. Więc myślę, że po prostu trzeba korzystać z tego, co mamy, tak. Tutaj siedzimy obok fajnego skateparku, wiele miast nam zazdrości takiego skateparku. Dużo tutaj właśnie osób jeździ na deskorolkach czy na rolkach, więc jest dużo, dużo możliwości. A ja chciałabym jeszcze dodać, że możliwości są ogromne. Ja odkąd miałam 6 lat, kiedy rodzice pierwszy raz zapisali mnie na jakieś tam zajęcia taneczne, od tego czasu w moim życiu, w sumie od tego czasu pamiętam, dużo się działo. Cały czas jakieś nowe rzeczy, tańce, siatkówka, no wszystkie przyjemności, jakieś tam jeżdżenie na rolkach. To naprawdę wystarczy tylko dać swojej kreatywności trochę luzu i żeby ona podziałała. I wtedy naprawdę będzie dużo, dużo rzeczy, dużo możliwości do zrobienia tutaj, nawet w Łomży. Ludzie z Warszawy zazdroszczą nam, że mamy takie spokojne miasto i mamy dużo czasu na robienie właśnie takich kreatywnych rzeczy. Więc to wystarczy po prostu wyjść z domu, rozejrzeć się dookoła, co gdzie można zrobić i ruszać. Ja chciałbym dodać jeszcze od siebie, że w Łomży przecież mamy dużo sukcesów, tak? Nasi sportowcy osiągają. Czy na przykład Dominik Seroka, karateka, czy łomżyjscy breakdance'owcy, tak? Jak oni tańczą, przecież wygrywają zawody europejskie, ogólnoświatowe, tak? Czyli jednak są jakieś miejsca, gdzie można albo potańczyć, albo potrenować sztuki walki. Wielki szacunek im za to i oni potrafią znaleźć w Łomży jakieś dla siebie miejsce. Więc myślę, że to jest kwestia człowieka, a nie miasta. Miasto nie determinuje w takim razie. Taki wniosek z rozmowy z wami to w takim razie jeszcze tylko krótki przepis na to, jak tą kreatywność w sobie pobudzić, gdzie ją odnaleźć. Przede wszystkim poznawać nowych ludzi. Ja czytam też dużo książek, to mi pomaga. Ale myślę, że dla mnie w życiu najważniejsi są ludzie, tak? Relacje z nimi. Uważam, że robienie jakichś rzeczy, nawet bardzo spektakularnych, bez ludzi obok siebie bardzo fajnych, jest trochę płytkie, tak? Jeżeli iść na szczyt, no to mieć obok siebie ludzi, którzy z nami idą na ten szczyt.
A ja zapraszam na pasjonatów życia i na naszego fanpage'a. Tam często wystawiamy ludzi, którzy inspirują nie tylko my, ale ludzi, nasi znajomi, ludzie, którzy nas zainspirowali do jeszcze większego działania i którzy mogą zainspirować także dalej nas i Państwa do właśnie działania i do kreatywności, obudzenia w sobie kreatywności. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę i myślę do zobaczenia na Waszym blogu. Do zobaczenia. Dziękujemy.